Dajesz, Robert, dajesz. Mamy mało czasu na nakręcenie tego odcinka, za chwilę igrzyska. Dobra, no ale to jest tyle rzeczy do ogarnięcia, że ja nie wiem tego. To jest moje, człowieku, twoje... Już, szybko, nieważne. Czasówki. To znaczy spinanie na czas. Najważniejszy jest... No, ale to tym... czemu my się spiszymy? To nie może być jakieś specjalnie skomplikowane. Biegniesz do góry, jak jesteś wyżej, jesteś szybszy, to chyba wygrywasz, stary, nie? Chodzi o czas. Jak? Ale jaki czas? Musimy to założyć, dlatego że żeby wspinać się na wysokość 15 metrów, nie można sobie wejść tak... Ja chyba już przegrywam. Jak przy baldach. Nie, to chyba ja przegrywam. Jak przy baldach, że po prostu skaczemy sobie na materac. Ja cię... Dobra, ale poczekaj, to w zasadzie to się... Ścigamy już teraz? Nie wiem, był tak. Jakiś znak? Był jakiś ten? To tak, moim zdaniem to był trochę falstart z twojej strony. Nie. A właśnie, jeżeli chodzi o falstart, to też o tym opowiemy, bo to jest bardzo ważne w kwestii czasu. Dobra. Pierwszy? Co pierwszy? Ja. Pierwszy uprząż. Wygrałem tą rundę, czy tak, jak to dobra, zaliczamy ci. Jeśli chodzi o nasz odcinek, to zaliczam ci. Masz pierwsza runda zwycięska. Właśnie. Zawodniczki i zawodnicy będą ścigać się w pierwszej rundzie eliminacyjnej. 14 najlepszych zawodników, 14 najlepszych zawodniczek ze świata, w której będzie liczył się czas. Nie ścigają się ze sobą, choć obok siebie. Dwa no to co to za wyścig, jak się ścigają ze sobą? No bo ścigają się z czasem, tak jak my teraz. Najlepsze 8 osób trafia do rundy finałowej. Runda finałowa polega na tym, że wtedy wszyscy ścigają się pucharowo, tak jak w piłce nożnej. Dobra, szybciej, szybciej, już nie ma czasu. O ty! Proszę. Dobra. Dan, Lina? A, no i pięknie, przegrałem. Lina? Skuciłem... Lina? Nie, lina jest nam niepotrzebna, dawaj. Jak? Nie, to czym się będziemy zabezpieczać? Zobaczymy za chwilę. Do asekuracji stosujemy w zawodach czasówkowych, w spinaczce czasowej, taśmę asekuracyjną, która reaguje wtedy, kiedy ją nagle obciążymy. Ona wcale nas do góry nie ciągnie. No zobaczcie, nic nie robię, żeby ona nie ciebie ciągnie. Na pewno nie ciągnie, ale jak trochę wiesz. Dobra, po czym się wcinamy? Szybko, ja to... fiolet, tak? Masz fiolet, dobra. To dawaj po fiolet. Uwaga! Ej, stop, stop. Najważniejsze fair play. Odwróć się. Dobra, dzięki. Dobra, szybko, szybko. Start! Szybko, szybko. To był, moim zdaniem to był falstart, ale ty powinieneś być już wykluczony z tej wystartowałem po słowie start. Falstart jest wtedy, kiedy jeden z zawodników lub jedna z zawodniczek oderwie nogę zanim rozbrzmi sygnał startowy. I cel jest jeden. Jak najszybciej znaleźć się na szczycie ściany. Ale stary, to twoje wspinanie w ogóle w tej postaci, to nawet... Dobrze nie wygląda. Tu nie chodzi o to, żeby wyglądało. Tu się liczy to, kto jest pierwszy. Ej, ziomek, ale ty chyba w ogóle nawet nie masz tej samej drogi. To, czego to, nie mam? Takiej samej idę drogi, po dlaczego? Bęk! Pierwszy! Nie no, moim dobra. Zdaniem to jest przyginka. Czekając na mojego wolniejszego kolegę, powiem wam tyle. Normalna droga czasówkowa jest dłuższa. Ma 15 metrów. Ale i tak bym go pokonał, wtedy bym zyskał jeszcze na czasie. Robert, a co ty tak wolniutko? Bo ja oszczędzam siły na kolejne dyscypliny. Słyszałem, że mam jeszcze wtedy szansę. Nie, już nie masz. Tak było jeszcze 4 lata temu, kiedy po raz pierwszy wspinanie w ogóle pojawiło się na igrzyskach w Tokio. Wtedy czasówka, prowadzenie i bouldering tworzyły jedną wspólną dyscyplinę. W tym roku po raz pierwszy czasówka jest dyscypliną osobną, dzięki temu mamy szansę na najwyższe podium, na złoto i srebro. Dobra. Całe szczęście, że to zostało rozdzielone, bo ja na przykład się ścigać specjalnie nie lubię. I myślę, że wielu zawodników się nie lubi ścigać i właśnie dlatego rozdzielona została wspinaczka na czas od prowadzenia i boulderingu. Tak, ale są tacy i takie, które uwielbiają się ścigać. No i zobaczmy. Coleman szybciej na początku. Chyba już szybciej do końca, jeśli nie popełni głupiego błędu. Wygrałem. Dzięki. Jeśli będzie, ale moim zdaniem nie wygrałeś, bo tak. Ta droga to jest dużo trudniejsza droga. Jak? To jest twoja droga. Moja droga to jest 6B+. A moja to jest 5A+. No to o czym my mówimy? A. Jak ty chcesz zmierzyć, że jesteś szybszy, jeżeli się wspinasz po czymś innym? Czyli co, potrzebujemy czegoś, co będzie takie samo. No najlepiej. Dlatego od 2008 roku powstał standard. Czyli ustandaryzowana droga wspinaczkowa, która na całym świecie wygląda dokładnie tak samo. Droga do wspinania na czas jest od kilkunastu lat taka ustalona sama i niezmienna. I ona jest znana przez tych zawodników, przez zawodowych sprinterów, można powiedzieć, każdą komórką ciała. Dobra. To co, startujemy? Czy ja mogę spróbować, ale w ogóle poczekaj, bo
Mówisz, że wszędzie jest taka sama ściana i... Dobra, nie taka sama. Żebyście zrozumieli, w Warszawie nie ma ściany, która jest pełnym standardem. Nie ma miejsca, żeby było 15 pełnych metrów standardowej drogi czasówkowej. Dlatego została podzielona w tym miejscu na dwie części. Od 0 do 10 i od 5 metra do 15. W ten sposób tworzy się całość z zakładką. Dobra, ale poczekaj, ale tak, nie ma paczek. Nie ma kolorowych chwytów. Nie ma, dlatego że w standardzie są tylko, jest tylko jeden chwyt i jeden stopień, tylko poukładane w różny sposób, tak, ale na całym świecie dokładnie tak samo. Zobaczcie, te dziurki na całym świecie są dokładnie tak samo, w takiej samej odległości i chwyty są przykręcane dokładnie w tej samej odległości od świata. To brzmi strasznie nudne, to że wspinasz się cały czas po tym samym? Tak, ale coraz szybciej. Dajesz. Wpinaj się. Mogę się wstawić, ale moim zdaniem to ważne jest, żeby to zrobić. Droga jest zrobiona, to jest dobra. Zrobiona, ale... Robert, dajesz z karata. Ja mogę się... A, tam świnia. Z karata będę... Chodzi o to, żeby drogę zrobić. No to teraz spróbujemy ją zrobić. Ty. Wiecie, to znaczy normalnie to wygląda trochę szybciej. Ale ile to zajmuje? Moim zdaniem to jest tak... Nie wiem, kwestia kilku minut. Jeszcze kilku minut? Rok temu, tak? Dobrze mówię, rok temu chyba, człowiek zszedł poniżej 5 sekund. Indonezyjczyk. A co to za człowiek? Rekordzista świata. No i co? I co teraz? Mój czas leci? Tak, rób jeszcze raz do końca, Robert. Postaraj się, no. Normalnie na zawodach odpadnięcie kończy sprawę. Czas się nie zalicza. Człowiek odpada. Oj, i Tomoa Norosaki nie wygra tego biegu. No widzą Państwo, jakie to są detale, które decydują o powodzeniu lub nie. Oczywiście na tego rodzaju nonszalancje, jeśli chodzi o korzystanie z chwytów, nie mogą sobie pozwolić zawodnicy w boulderach, czy tym bardziej w prowadzeniu. No ale tutaj chodzi o to, żeby jak najszybciej i stąd te błędy mogą się pojawiać. Jestem bliski. Kurde, wiesz, że mi się to podoba. Pierwszy raz to robię. Ja nie mogę powiedzieć, że mi się to specjalnie podobało. Ale to nie jest chyba w tym momencie ważne. Ważne, żeby być w takiej rzeczy dobry. Najważniejsze w trenowaniu czasówki jest to, że jeżeli ruchy zawsze są takie same, wspinacz czy wspinaczka próbuje ograniczyć w trakcie wspinania to, co robi Robert notorycznie, czyli myślenie. Chodzi o to, żeby od startu do końca twoje ciało mogło być w stanie przepływu i wykonywało to, do czego jesteś uczony przez cały czas treningu. Moje ciało przygotowane jest do tego, żeby pokonywać problemy. I nie wiem, co to jest za problem. Raz. Jestem przed ostateczną bańką. Bańka to jest taki dynamiczny ruch do góry, który kończy się uderzeniem w plakietkę, a na zawodach w sygnalizator zakończenia biegu. No dobra, ale skąd ty wiesz, albo skąd taki sygnalizator ma wiedzieć w ogóle, że to jest koniec, a kiedy był start? Dobrze, już odpowiadam. Startuje się z czegoś takiego. Z deski się startuje? No nie, to jest taki sygnalizator, który jest podłączony do prądu. On wyczuwa, że stoję na nim. Robię pierwszy chwyt, stawiam nogę, ale na znak sygnał dźwiękowy odrywam dolną nogę. W tym momencie zegar uruchamia się, a zamykam obieg, klepiąc w tamtą plakietkę u góry. Czyli jestem takim impulsem elektrycznym. Startuję eksplozywnie do góry, a potem już tylko przyspieszam. Fachowcy mówią, że wspinanie na czas polega na tym, że 60% ruchu generują ręce, a 40 nogi. A ile głowa? Start! A się o to chodzi, żeby głowa ci nie przeszkadzała. Nie przeszkadza, ale ja w ogóle myślę, że lepiej jest to oddać komuś, kto się tym zajmuje. No dobra, jeszcze raz, Robert, szybciej, będzie lepiej. Nie, nie, raz i wystarczy. Moim zdaniem weźmy tutaj kogoś, kto się na tym zna. Tak, na szczęście jest z nami ktoś, kto się zna na tym dużo lepiej. Panowie, ta deska to symbolizuje platformę, która jest na zawodach, a sygnał startowy to są 3 pitnięcia. Na trzecie startujemy. Jest pi, pi, pi i biegniemy do góry. Okej. Okay. Widzicie? Od razu wiadomo, że fachowiec. Kochani, przed nami zawodnik kadry Polski juniorskiej, Michał Muzaj. At your marks. Ready? Ready? Pip, pip.
Bo mieliśmy komentować. To już chyba po fakcie. Nie zdążyłem nawet tego skomentować. Oni trenują pojedyncze ruchy wielokrotnie. No to jest wysoce sprofesjonalizowany sport. Chyba najbardziej usportowiona obecnie z dyscyplin wspinania. Teraz zobaczymy, jak Ondra poradzi sobie już w konfrontacji z rywalem. No poradził sobie gorzej. To pokaż, co to jest Tomoa skip i czym to się różni. Tomoa skip to są te pierwsze trzy ruchy. Czyli pierwszy tu i trzeci do tych dwóch. Omija się po prostu ten lewy. Wystawia się nogę na tarcie prawą tu i wysoko lewą do rąk i się skacze. Czyli okazuje się, że nawet w tak ograniczonym układzie da się to zrobić na kilka sposobów i po dość długim czasie ktoś wynalazł lepszy i szybszy. Tak. Dokładnie. No teraz, pokaż. Dobrze, że powiedziałeś o tym tak dokładnie i powoli, bo prawdopodobnie nie zdążymy tego zauważyć. Pik, pik, pik. Chodzi o to. Wow. To był Tomaski. Wyglądało to rzeczywiście całkiem efektywnie. I teraz mogę wejść z tak zwanym sentymentalnym wkładem. Wyobraźcie sobie, że Szekspir napisał w 1605 roku Hamleta. I od tej pory monolog Być albo nie być powtórzyło przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy aktorów. Kilkadziesiąt tysięcy, a jednak każdy inaczej, choć są to te same słowa, tak samo jak tutaj są te same chwyty i stopnie na całym świecie. Dzięki i co? Za 4 lata widzimy Cię na igrzyskach. Dokładnie tak. Powodzenia. Dzięki. Dzięki. A w tym roku będziemy kibicować Oli Mirosław i Oli Kałuckiej. Są nasze dwie zawodniczki, które zakwalifikowały się do konkurencji wspinanie na czasie. Wspinanie na czas. No, ale to wspinanie jest na czasie. Dzięki nim, dzięki temu, że one mają naprawdę szansę na podium. No, ponieważ rozdzieliliśmy speed od innych dyscyplin, to zdecydowanie będziemy liczyć na złoto. 4 lata temu Ola była czwarta. W tym roku będzie miała złoto. Oglądanie wspinania to jest naprawdę ekscytująca przygoda. Coś jak oglądanie najbardziej mrożących krew w żyłach scen z filmów akcji. Kiedy nawet fajniej. Bo wszystko dzieje się na żywo, nie ma dubli ani kaskaderów. Bo po co kaskaderzy, kiedy jest asekuracja? Bo wiesz, wspinanie to jest generalnie sport ekstremalny dla większości osób, ale tak naprawdę bardzo bezpieczna aktywność. Kwestia dopasowania odpowiedniej asekuracji do dyscypliny. Ale kiedy się patrzy na najlepszych na świecie, kiedy bez strachu wykonują niesamowite ekwilibrystyczne wręcz figury na olbrzymich wysokościach, to ręce się czasem pocą, a ja przyznam szczerze, wzruszam się. Może lepiej to oglądać niż uprawiać. Co? Może lepiej oglądać wspinanie niż uprawiać. Na pewno warto zacząć od oglądania i to od 5 do 10 sierpnia zadbajcie, żeby mieć długi weekend. Taka nowa tradycja, długi weekend wspinaczkowy. Oglądamy wspinanie. O, wow. Jestem wysoko. Ostatni ruch. Robert? Mm? To co? Ty. Chyba nie dam rady. Dajesz, dajesz. Dam? Dajesz, dajesz. To mnie ściągnie. Jeżeli cię ściągnie. Dajesz, dajesz, Piotrek. O! Huuu! Jestem. Dobra, to co, Robert? Ty dajesz? Daję. Bo zabawa z grawitacją to jest najlepszy fan na świecie. Mówiłem ci, jak człowiek pierwotny musiał się zacząć wspinać, żeby sięgnąć po owoc. Tak. Dawaj, jedziemy z tym owocem. Wow! Zaczęliśmy od owocu, kończymy na owocu. Yeah! Pewność siebie
odpowiedzialność, radość z życia. Takie owoce daje wspinanie. A oglądanie? Czysta przyjemność.